Dziewczyny, chodźcie, zapraszam was. Ula, dla ciebie mam niespodziankę, a Karola będzie mogła wybierać spośród trzech zestawów, które dla niej przygotowałam. Jesteśmy gotowe. Tak? Ale zróbmy to magicznie, dobrze? To ja mam takie moce, jak tylko pstryknę, to wy się pojawicie w tych stylizacjach, dobra? Dobra. Okej, okay, dobrze. Okay. To za chwilkę widzę was w stylizacji numer jeden. Jesteśmy. O, jak szybko! Wow, jak ty wyglądasz! Fajny taki mielusi ten dresik, co ty masz tu pod spodem. Nawet jeśli nie umiemy szyć, to jest wiele sposobów na to, jak spersonalizować taki dresik i sprawić, żeby był bardzo oryginalny i nadawał się na magiczną imprezę. Wow, bardzo ładnie. Bardzo mi się podoba ta spódniczka. Jako pelerynka w moim ulubionym kolorze. Ten dresik z takiego fajnego materiału. Milusi, no i co? Te buty. Mm-hmm. Są śliczne. Po Uli widać, że ma ogromną frajdę z tego, że będziemy pomagać w przygotowywaniu ich przyjęcia, że będziemy dekorować, stylizować. I bardzo bym chciała, żeby ona tak życzyła się dopieszczona. To Ula, proszę bardzo. W sukience czuję się bardzo dobrze. Jest tutaj luźna, co lubię. Przewiewna przede wszystkim. Mm-hmm. No i w moim ulubionym kolorze. A, super, zielonym. Bardzo się cieszę. Jest to święto Karoliny, ale ja również mogę na tym skorzystać i w końcu mogę poczuć się kobiecą.